się ustosunkował do tego, że do tych informacji medialnych na temat zakończenia kariery? Bez wątpienia pierwsza informacja wyjdzie ode mnie, więc jak nie było, nie była to moja wypowiedź. Na ten moment się leczę, zobaczymy jak będzie z moim zdrowiem. Jeśli będzie potrzebny zabieg, a na to wszystko wskazuje, no to będzie, wyłączymy na kilka miesięcy z gry, a co za tym idzie, długa rehabilitacja i wtedy nie wiem, czy wrócę na boisko. Póki co jeszcze nie podjąłem decyzji, Warta nie awansowała, więc jeśli byśmy awansowali, na pewno bym kontynuował grę, jeśli zdrowie by mi pozwoliło. A tak po prostu podejmę decyzję w ciągu jakiegoś najbliższego czasu, ale czy to będzie, że będę grał w piłkę, czy nie, czas pokaże. Na ten moment, na pewno do końca czerwca jestem zawodnikiem Warty, ale zdrowie jest najważniejsze. Tak jak mówisz, zdrowie jest najważniejsze. Powiedz, jak tutaj wygląda ten twój powrót do zdrowia? Czujesz się już trochę lepiej? No na pewno rehabilitację przechodzę, można powiedzieć, 5 razy w tygodniu. Mam konsultację, USG miałem w środę, no, wzrostu nie ma. No, na ten moment wychodzi na to, że powinienem mieć zabieg, operację, żeby związać wiązadło, żeby je scalić, plus usunąć kość, która się rusza i jest oderwana od części głównej, więc nie wygląda to dobrze. Mogłoby to się uspokoić po jakimś czasie, ale ta dolegliwość mogłaby mi przeszkadzać w późniejszym etapie, choćby kopania piłki z synem w ogrodzie, więc granie w piłkę już by nie można było myśleć. Zobaczymy, jak się potoczy moja rehabilitacja, bo zdrowie jest najważniejsze.